Cześć, witam Was na wideotesty.pl i zapraszam na gameplay z gry Divinity Dragon Commander. Gra została wydana 6 sierpnia 2013 roku wyłącznie na komputery stacjonarne PC. Wydawcą jest CDP.pl. Wraz z tym gameplayem na portalu wideotesty.pl dostępna jest pełna recenzja tekstowa gry. Tak więc zaczynamy. O samej grze opowiem Wam więcej podczas gameplaya. Tymczasem wybierzmy sobie smoka. Do wyboru mamy 3 typy smoków, a każdy z nich różni się umiejętnościami ofensywnymi oraz defensywnymi i specjalnymi zdolnościami. Smok w tej grze to tak właściwie nasz bohater, ponieważ sterujemy młodym władcą, który potrafi zamieniać się właśnie w taką potężną bestię. Po wyborze naszego smoka wkraczamy w pierwszą fazę gry, fazę RPG-ową. Przenosimy się na potężną, latającą fortecę Imperium, gdzie rozmawiamy z przeróżnymi postaciami. Podczas tych rozmów dowiadujemy się sporo o naszym Imperium i podejmujemy ważne decyzje. Nasze wybory wpływają na dalsze losy rozgrywki. Tutaj możemy także zlecić badania naukowe i udoskonalić technologię naszego Imperium. Rozmawiamy także z naszymi doradcami, generałami, ambasadorami i innymi postaciami. Przy okazji rozmów podejmujemy wybory i u danych postaci możemy zyskać sympatię lub ją utracić. Treat counselors like you would obstinate children, or you'll get nothing done around here. May the Seven be praised now that we have found our champion and our emperor. May the fire of the. Ważne jest, aby zbierać poparcie u różnych ras. Wzmacnia to pozycję naszego imperium. W tym momencie przechodzimy do drugiej sekcji gry, mapy strategicznej. W tej sekcji Dragon Commander zmienia się w rozgrywkę turową. Na dużej mapie świata widzimy nasze ziemie. Ziemie, które są zdobyte przez wroga, a także ziemie, które możemy zająć. Z poziomu mapy świata możemy produkować nowe jednostki, stawiać budynki, a także atakować wrogów oraz oczywiście bronić własnej stolicy. Czas pomiędzy turami umija nam przyjemna muzyka przygrywająca w tle. Podczas gry możemy używać także specjalnych kart, które zwiększają nasze zdolności ofensywne i defensywne. Potrafią naprawdę przydać się w starciach. Jeśli napotkamy wroga lub on zaatakuje nas, możemy rozegrać to na dwa sposoby. Albo podejmiemy walkę i osobiście przejmiemy kontrolę nad naszymi oddziałami, przenosząc się w trzecią fazę rozgrywki, lub zaufamy naszym generałom i rozegramy bitwę automatycznie. No i oto wspomniana wcześniej ostatnia faza gry. Na pierwszy rzut oka może wyglądać jak zwykły RTS. Czyli dokładnie tak jak w strategiach czasu rzeczywistego. Mamy naszą bazę, możemy budować nowe jednostki, stawiać budynki i bronić się przed wrogiem. Musimy także przejmować punkty strategiczne, dzięki którym zyskujemy przewagę na mapie. No i w tym momencie na dobrą sprawę można by zakończyć ten gameplay, ponieważ widzieliście już prawie wszystko. No ale jednak jest coś jeszcze do pokazania ciekawego. I właśnie oto on, nasz główny bohater, czyli potężny smok. Możemy go przywołać na pole bitwy i wtedy wesprze nas w działaniach ofensywnych, a także defensywnych. Smokiem sterujemy bezpośrednio i możemy wykorzystać jego niesamowite umiejętności do przechylenia szali zwycięstwa na naszą korzyść. Poza bronią ofensywną, smok posiada także jetpack, dzięki któremu może robić szybkie uniki, a także poruszać się po polu bitwy z niesamowitą wręcz prędkością. Przemierzając błyskawicznie planszę, możemy zaatakować szybko bazę wroga i trochę zmiękczyć jej obronę.
Jednak nie myślmy sobie, że nasz smok jest niezniszczalny. Jeśli dostanie się pod smaskowany ogień, to niestety długo tego nie wytrzyma. Dlatego tej potężnej bestii należy używać z odrobiną rozwagi, a także wspierać nasze armie umiejętnościami defensywnymi, a nie w pojedynkę szarżować na bazę wroga. Kiedy nasz smok otrzyma zbyt dużo obrażeń, dzieje się właśnie to. Smok znika z pola bitwy i musimy chwilkę odczekać, aż znów będziemy mogli z niego skorzystać. Recruitment Citadel completed. To by było na tyle, jeśli chodzi o taki podstawowy gameplay ukazujący rozgrywkę w Divinity Dragon Commandera. Więcej informacji znajdziecie jak zwykle w pełnej recenzji tekstowej na portalu wideotesty.pl. Tam wspomnimy o grafice, o fabule, także o wymaganiach sprzętowych tej gry, no i generalnie podsumowanie, czyli nasza opinia o grze Divinity Dragon Commander. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego gameplaya i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!